Witam was serdecznie, z tej strony Remix, to jest kolejny odcinek z ROM 2 Total War Macedonia. Gutonowie powstają i kto powstał jeszcze? Katiarzy? Tych to jeszcze ani razu w życiu nie słyszałem o nich. Katiarzy. Cały czas gramy w tą ROMę tak długo, a cały czas dowiaduję się o nowych frakcjach. Znaczy widziałem ich pewnie kiedyś coś jak, ale nie miałem z nimi styczności jeszcze w ogóle. Dobra, Ancyra nam się rozbudowała. I tu można by pójść w handel. Czyli pójdziemy w te tam spaduszki wina. No dobra, pierw ogarnijmy sprawy arabskie. Tutaj wszystko jest pod kontrolą. Nie mogę dostać tych arachozyjskich ment. Latają w kółko. Nie da się ich doścignąć. Dobra. Tutaj jest ogarnięte. Teraz tu. A, ciśniemy po kolei. Odbijamy ziemię. Okej. To by można dać. Ale nie ma tych, kurde. O, ale strzelców trzeba to kupić, też dwa oddziałki, dobra. Więc sprawy Egiptu już chyba też są załatwione. Można spać spokojnie tutaj. Ale najgorsze to i takie są ziemie tutaj. Bo się tym kurwa oddziałem nie możemy ruszyć. No próbuję, no morduję, no ale nic. Tak jak mnie zatrzymywali, tak mnie dalej zatrzymują. Super. Trzech się pozbliżył w jednej turze. Więc może teraz się w końcu poruszymy. A tu też się niewolnicy obudzili. What the fuck? What the fuck? Dobra. Teraz nie wiem, czy przejąć Singindum, czy... Nie, chyba bezpiecznie będzie tutaj sobie czekać. Bo Masalia ma dosyć dużo marmy tam. No tutaj jest naprawdę teraz wielkie pole bitwy. Tutaj można naprawdę ostre jazdy porobić. No my tu sobie będziemy cały czas atakować. Sobie splądrujemy. Kasa będzie. I tylko dzitka. Dobra. Ale nie widzę tutaj żadnych przeciwników. A można tutaj wioskę przejąć. Okej. I na Syrakuzy tą flotę trzeba będzie wysłać. No dobra. Mamy już dwa, teraz na Neapol trzeba walczyć, wtedy już będziemy mogli kontrolować to przejście. A jak Rzym przejmiemy... To będzie już, to już będzie pięknie. Ale widzę, że dochód idzie w pięknym tempie, po prostu coś cudownego. Dlatego możliwe nawet, że tak zrobię. Rozbudujemy to kolejny oddział. Tak, i on będzie też związany z walką z Germanami. Tak się będziemy bawić. No. Dobra. Bez sabotaż, ty! Kurwa. Chyba spis to dałem, no nie? Komu? Nie temu. Denerwuje mnie ci arachojskie ścierwa. No, dobra, jeszcze nie.
Można później złapać ich jakoś. A zawalczymy sobie z nimi, mamy tyle samo ludzi. Wróg wyrusza na pole bitwy. O! Odważny. Albo pewny swojej porażki. Form phalanx. Ale nie, weźmiemy sobie ponownie. O, sekunda. Dobra. Jesteśmy gotowi, czekamy na nich. O, ale dystans mają. Te płonące pociski chyba są w sumie nawet lepsze od katapult. Od wybuchowych. Też mogę się mylić. Wziąłem ekran. Nie! Z tej jednostki chciałem wziąć. Na chwilę chociaż. Jeszcze kawałek. Dobra. To nie z tej kinowej akcji.
Co wy robicie? No walczcie, walczcie. O lol, nasi wygrywają z nimi? Z szedmierzami? No to już jest dziwne. Kurde, straciliśmy jedną katapultę, no. Dobra, swoje ciało mnóstwo. A jeszcze tamci. No. Ole katapulty zrobiły rzeź. Ho, ho, ho! Same katapulty po 1000. Okej. Okay. Ale katapulta nie została zniszczona, więc super. No dobra, mamy znowu wszystkie tereny, które miał Egipt. Teraz wystarczy tylko jeszcze czmychnąć na tamte tereny, podbić Cyrenę i Egipt już w sumie nie będzie, będzie tylko już na wyspie, więc nie będzie nam nic zagrażał. I Cenowie rozpoczynają swoje podboje, widzę. Ciekawe ile mają terenów. A tym pójdziemy rozwalić Aksum. Dobra, zrobiliśmy chyba wszystko. A nie, nie zrobiliśmy wszystkiego. Gdzie oni mają wojsko? Rzym niepilnowany w ogóle. Poza tym Jader, to gdzie oni mają wojo w ogóle? Jest! W końcu możemy się nim ruszyć. Dobra, jeszcze... Że nie ma takiego ruchu. Ale już można latać. Ty wykrywaj ludzi, bo oni na pewno tu wrócą. Oni są zranieni, nie zabici. Dobra, tu nigdzie nie ma szpiegów. A będziemy rozwalić tego germańskiego. Dobra, to peta jakoś się sytuacja ustabilizowała. Dwóch hejterów, dwóch ciężko zbrojnych, dwóch peltastów. Już prawie oddział gotowy. Jeszcze tylko jedna turka. No trochę dochód spadnie, ale będzie dużo wojska i no myślę, że dochód jeszcze nie będzie aż taki zły, żeby funkcjonować. No i w końcu jakieś dobre newsy. Skordyskowie wyszli z założeniem, że chcą być pod naszym protektoratem. No to odmówić nie mogę, w sumie nie zależy mi aż tak bardzo na tych trzech wioseczkach, więc mogą sobie je przejąć. A zawsze jakiś sojusznik jest tutaj, a tutaj jest taki burdel teraz, więc no bardzo się przyda takie barbarzyńskie plemię, które będzie nam pomagać. Aha. Dobra. Ale tego można już rozwalić się możemy.
Okej, to mamy, to mamy. Pędaszczy jako skrzydłowi. No, to wyżymy jeszcze wtedy konnicę. Kurde, nie zdążę ich skarnąć. O Jezus, co wy odpierdalacie tu? Tu nie ma być, kurde, jakieś poligony, tylko... Znaleźliśmy dwóch sabotażystów. Dobrze, dobrze, awansujcie. Dobra, robi się coraz lepiej, coraz lepiej. Rzymscy buntownicy. Kurde, no kusi mnie, żeby sprawić, aby Rzym dalej istniał. No kusi, kusi. Ale to są... No... Zero pożytku jest. Myślę, pewnie... By się rozwinęli, to by była wojna. Bo już budynki są dobrze rozbudowane, więc nie mieliby problemu. Żeby się jeszcze bardziej rozbudować i byłby problem. Jeszcze większy chyba z nimi, więc... Odpuszczę pomaganie im. A Rzymu im nie podaruję, no. No to przykro mi bardzo. Okej. Sprawy arabskie chyba są już załatwione. A nie, nie. Już mi się mylą trochę te tury. Gdzie zaczynam swoją turę, gdzie ją kończę. No dobra. Trzeba by te budynki ponawracać, trochę mało hajsów. Ale już jest dobrze, dobrze, dobrze. Już mi się to coraz bardziej podoba. No i kończymy ten odcinek wielką bitwą o Neapol. Ale w sumie można powiedzieć, że to jest też bitwa o Rzym. Ponieważ... Ponieważ... No, to jest armia, która wyszła z Rzymu. I jeżeli ją teraz pokonamy, to nie będzie problemu z przejęciem tego głównego miasta. Wiecznego miasta. Dobra, posiedzimy sobie w środku, zanim się wszystkie jednostki ich pokażą. Bo nie wiadomo jeszcze dokładnie, ilu ich jest. I gdzie dokładnie są. Wiem, że tam jest jakiś oddział, ale to nie jest ich główna armia. Okej, okay. Tutaj są takie ochłapy, nie? Ja. Dobra, rozpocznij bitwę. Czy to jest główna armia? Tak, stamtąd idzie główna armia. Okej, okay, no to rozstawiamy naszych. Jak to mamy w zwyczaju, każda uliczka osadzona przez falangitów.
Kurwa, wolniej, bo nie mogę wycelować. Jezu, te przeszkody są naprawdę okropne. Zeus! Tarcza baryłek! Holax, socmen, mieczniki będą okrążać. Proszę o przyspieszenie blokady. A ci czemu stoją? Nie kumom. A to zjebies. No, ale ja tam podlecę kognicą, się nie martwcie. Ja wam zgarnę te wasze balisty i sami tu przyjdziecie. Kupię w tych murzynów tutaj pościągam. Bo mnie ostrzeliwują moje... Falangę, skurwę syny. No spoko, mądrzy jesteście. Taką konnicę. Już strzelają? No nieźle. Oj, hejterowie pierwsi. No to już jest po was. No chociaż jednego mieczka zostawimy tutaj na wszelki wypadek. Kurwa, jaki to zasięg ma. Zniszczyć mi to. Ole, pięknie trafiają. Póki co. O Jezu! Celnij, proszę. Nie, kurwa, wy tu nie strzelajcie. W tarecką. Nic nie daje to. Nic nie daje, nie idą w ogóle tamtą wajchą. Trybunas, motherfuckers.
Tu. No, konnicę weźmiemy tutaj, bo tutaj za dużo tego jeździ. Twardo z nimi. Trąbki. Ale tutaj wpadli szermierze. Podoba ci się, że wyrzucali z wszystkiego, co mamy. A wy nie wiem, czy chcecie piec. A, znaczy zdążyliśmy ich wybić. No dobra, jest zdecydowane zwycięstwo. Dosyć bardzo zdecydowane, że 200 straciliśmy, zabiliśmy 1800. Ale to wszystko... Okej. Teraz zobaczmy, czy jeszcze jakieś tutaj... jakieś problemy będą robić, czy... już się na chwilę zatrzymają z tymi swoimi atakami. Chyba nie. What the fuck? Czemu? Przecież tutaj mam całą armię. Co to miało być? Skupiałem. No normalnie w świecie zgłupiałem. Odzyskaliśmy nasze ziemię. Co to jest? Aha. Kurde, trzeba będzie tym jeszcze tam polecieć.
No to się porobiło, dobra. Chyba wszystko już zrobione. Tylko trzeba teraz każdy mruk zrobić. Dobra, szpieg, awans, stop, fajnie. Dobra, nie wypływamy, tylko idziemy przejmować dalej. Jest. Sugestika nasza. 4000. Złote broń. Super. Okej, okay. Ale tutaj naprawdę na ład publiczny to wyście polecieli. A, to nie daje ładu. Nie zabiera raczej. Kurde! A. Otrzymamy oblężenie. 3 tury, to można poczekać. Dobra, to chyba będzie tyle. Nerwiowie się zaczęli tworzyć. Zaczynają się znowu robić barbarzyńskie te. Nie jest dobrze. Nie lubię wielu barbarzyńskich. Wolę jedno. Co właśnie. Ale Germania się upadła. Za dużo terenów sobie narobiła. Teraz tego nie ogarnia. No nic, a my tutaj tą armią zrobimy sobie inwazję na Kartaginę. Musimy również zaatakować stronę Afryki. Dobra, to by było na tyle. Na razie trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jo!